Na Podkarpaciu żar leje się z nieba, mamy na przemian upały i burze. To między innymi o tym będziemy mówić dziś w programie. Czwartek, 6 sierpnia, Anna Tomczyk, witam w aktualnościach. Mieszkańcy Rzeszowa kontra policja. Czy służby odpowiednio zareagowały na sygnał o pijanym ojcu dwulatki? Patrol, tak na dobrą sprawę, był w ciągu 6 minut na miejscu. Czy przekazał pan policji te informacje, do której klatki, do którego mieszkania ten mężczyzna przyszedł? Policji to nie interesowało. Awantura o listy Platformy Obywatelskiej. Uważam, że na tych listach brakuje jeszcze osób, które mogłyby ściągnąć głosy. Certyfikat na szkolenia śmigłowcowe dla Politechniki Rzeszowskiej. Wymagało to od nas dostosowania dokumentów operacyjnych, opracowania nowych programów szkolenia. W aktualnościach także Rysiek, Tadek i Mietek, przyjaciele domu spod przemyskich Hermanowic. Na początek wracamy do bulwersującej sprawy pijanego ojca, który opiekował się dwuletnim dzieckiem. Wczoraj trafił do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. Dziś zapadła decyzja o jego tymczasowym zatrzymaniu. Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki świadkom. To oni zgłosili zdarzenie policji, to oni też nagrali film, dowód w sprawie. I to oni zarzucają policji nierzetelność i ignorowanie problemu. Mundurowi bronią się, że zrobili wszystko, co do nich należy. Pytanie, czy warto i trzeba pomagać policji, stawia Mariusz Mędycki. Rzeszów, poniedziałek, 3 sierpnia. Tuż po 13 dyżurny Miejskiej Komendy Policji odbiera zgłoszenie. W słuchawce słyszy, że najprawdopodobniej pijany mężczyzna opiekuje się małym dzieckiem. Bezpośrednio po otrzymaniu tego zgłoszenia w miejsce wskazane przez zgłaszającego został skierowany patrol. Patrol, tak na dobrą sprawę, był w ciągu 6 minut na miejscu. Policjanci szukają pijanego ojca przez następnych 30 minut, bez skutku. W tej sytuacji dyżurny oddzwania do autora nagrania. I oznajmił, że na miejscu nikogo nie znaleźli. Czy przekazał pan policji te informacje, do której klatki, do którego mieszkania ten mężczyzna wszedł? Policji to nie interesowało. Zgłaszający stracił z oczu tego mężczyznę, a z relacji dyżurnego przekazał mu po tym naszym kolejnym telefonie informacje tylko o rejonie, gdzie stracił go z oczu. Wartościową wskazówką, która mogła doprowadzić policjantów do mężczyzny, wydawało się to nagranie. Pytali się, czy mam taki filmik. Ja powiedziałem, że mam, podałem swoje imię i nazwisko i poprosiłem, żeby ten filmik sobie oglądali, ewentualnie jak będą chcieli, no to żeby po ten film się zgłosili, bo ja taki film mam. Jednak policja nie zareagowała jeden, drugi dzień. No niestety nagranie to nie trafiło do nas, chociaż myślę, że w pierwszej kolejności powinno trafić, trafiło do mediów. W środę na miejscu pojawili się dziennikarze. Zbieg okoliczności sprawił, że spotkali mężczyznę, kiedy znów spacerował pijany z dzieckiem. Dopiero wtedy policjanci pojawili się na miejscu i zabrali ojca na izbę wytrzeźwień. W całej tej sprawie trudno się oprzeć wrażeniu, że któraś ze stron mija się z prawdą. Być może te wątpliwości rozwiałby zapis rozmów dyżurnego policji i autora nagrań. Niestety, odmówiono nam do nich dostępu. Była polityczna awantura, będą zmiany na listach Platformy Obywatelskiej do Sejmu i Senatu. Sprawy wzięła w swoje ręce premier Ewa Kopacz i już jutro ma ogłosić zmiany. Rewolucja dotyczy zwłaszcza liderów list. Na Podkarpaciu otwierają je Zdzisław Gawlik i Marek Rząsa. Daleko za nimi jest spore grono oburzonych zepchnięciem na dalsze pozycje. Niektórzy wręcz wycofali się z kandydowania. Czy i co zmieni interwencja premier Kopacz? Adam Mokrzycki. To ma być zimny prysznic w środku upalnego przedwyborczego lata. W ten sposób szefowa Platformy Obywatelskiej postanowiła ostudzić zapędy regionalnych działaczy, którzy pokłócili się o miejsca na listach wyborczych. Największa awantura dotyczyła tzw. jedynek, dlatego w tym przypadku zmiany mają być radykalne, zapowiada centrala partii. Nie skończyliśmy jeszcze dyskusji, jeśli chodzi o konkretne nazwiska na listach. Tak, to przed nami. Dziękuję bardzo. Poseł Tomasz Kulesza to jeden z wielu niezadowolonych z kolejności nazwisk na podkarpackich listach PO. Oficjalnie zrezygnował z wyborów do parlamentu, bo po 10 latach uważa się za spełnionego polityka. Twierdzi, że jest zwolennikiem kadencyjności posłów i senatorów i nie kryje rozgoryczenia wynikiem przedwyborczej układanki. Uważam, że na tych listach brakuje jeszcze osób, które mogłyby ściągnąć głosy, ale nie przez to, że przynależą do partii politycznej, tylko przez to, że przez swoje życie całe zawodowe czy społeczne zaznaczyły się w danym środowisku.
A jedynki panu się podobają w obu okręgach? Proszę wybaczyć, ale pozostawię to bez komentarza. Uważam, że tutaj numer jeden w okręgu rzeszowskim powinna być absolutnie pani Krystyna Skowrońska. Ku zaskoczeniu wielu lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej rolę lokomotywy wyborczej na Podkarpaciu powierzono Zdzisławowi Gawlikowi, a o słabo rozpoznawalnym w partii od 5 miesięcy wiceministrze Skarbu Państwa zrobiło się ostatnio głośno głównie za sprawą tzw. afery podsłuchowej. Byłem kilka chwil na takim spotkaniu i czego się absolutnie nie wypieram, także niczego zdrożnego ani tam nie było, ani nie powiedziałem, żeby czuł się po prostu jako nawet aferzysta czy ktokolwiek, kto po prostu robił coś złego, czego powinien się wstydzić. Zdzisław Gawlik twierdzi, że ewentualną decyzję o utracie pozycji lidera przyjmie z pokorą, bo jak twierdzi, wyborcy głosują na ludzi, a nie na numery. Podobnie myśli prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, który po tym jak ogłosił, że będzie walczył o mandat senatora na swojego następcę, wskazał właśnie Zdzisława Gawlika. Z częstych kontaktów z panem ministrem w Warszawie, czy też tutaj w Rzeszowie, bo przecież pan minister jest rzeszowianinem, stwierdzam, że jest to człowiek o bardzo dużej wiedzy, godny zaufania, że z całą pewnością miasto Rzeszów i Podkarpacie by ciągnął do przodu. Jestem naprawdę wzruszony, czuję się wyróżniony, że tak dobry gospodarz jak pan prezydent Tadeusz Ferenc mnie zauważył. Kto został zauważony, a kto nie, to główny powód przedwyborczego zamieszania na listach PO. Ze startu w wyborach zrezygnowała wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomyć-Śmigielska. Obecnie na urlopie nie komentuje sprawy. Pana nie interesuje awantura w rodzinie Platformy Obywatelskiej? Panie redaktorze, no więc temat to jest Platformy Obywatelskiej. Ja przede wszystkim myślę o takiej partii, która nazywa się Partia Rzeszów. Tadeusz Ferenc nie chce być oficjalnie kojarzony z żadnym szyldem partyjnym, dlatego wystartuje jako kandydat niezależny. Ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że powalczy o mandat senatora, a nie posła, tylko dlatego, aby nie pogrążyć lidera podkarpackiego SLD Tomasza Kamińskiego. Zmarł 16-latek porażony piorunem podczas wczorajszej burzy. Tak tragiczny wypadek zdarzył się w Kańczudze. Piorun uderzył w chłopca, gdy ten rozmawiał przez telefon komórkowy. W stanie krytycznym trafił do szpitala, ale mimo reanimacji zmarł. Ciągle nieprzytomny jest natomiast 32-letni mężczyzna wyciągnięty z wody w Grodzisku Dolnym. Prawdopodobnie pływał, będąc pod wpływem alkoholu. Udało się go uratować przed zatonięciem. W poważnym stanie trafił do szpitala, jest nieprzytomny. Osłabienie, problemy z sercem, ciśnieniem, zawroty głowy. Takie właśnie mogą być i są skutki upałów. Dziś temperatura znów przekroczyła 30 stopni. Ratownicy rzeszowskiego pogotowia wyszli naprzeciw potrzebującym. Otworzyli na ulicy specjalny punkt pomocy ludziom w upałach. To bezcenny pomysł, bo dzięki niemu nie trzeba z każdą dolegliwością iść do przychodni. Na upały najlepsi ratownicy z pogotowia. Jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo osób tutaj przechodząc nawet zatrzymuje się, żeby napić się kubka wody, żeby zmierzyć ciśnienie, cukier. Każdy jest zainteresowany, szczególnie właśnie w te upały, jak się organizm zachowuje. Ludzie skarżą się przede wszystkim na przemęczenie, na to, że jest za gorąco, że organizm się odwadnia, że potrzebują właśnie dużo wody, dużo takiego właśnie tutaj szczególnie naszego wsparcia medycznego. Zdarza się, że pacjenci tutaj przychodzą, są osłabieni, także tutaj chwilkę sobie z nami tutaj siedzą, nawadniamy, zmierzymy ciśnienie i wtedy każdy już taką większą energią idzie do domu. Lubię upał, ale się pocę. Co wypiję, to wypocę. Czyli trzeba pić. No, koniecznie, koniecznie. Także inicjatywa jest bardzo dobra. Bardzo dobra. Z myślą, no przynajmniej o ludziach w moim wieku, no bo to już jest 60+. Także bardzo, bardzo dziękujemy w takim razie tym ludziom, którzy wyszli na ulicę i właśnie robią to, co robią. Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej zdobył specjalny certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego i będzie szkolił pilotów śmigłowców. Dla studentów to swego rodzaju luksus. Zdobędą licencję już na uczelni, bez dodatkowych drogich kursów. Na początku roku akademickiego instruktorów z ośrodka wspomogą fachowcy z mieleckich PZL. Rafał Pękala już wie, że latanie to jego życiowa pasja. Skończył lotnicze liceum w Dęblinie, a teraz trzeci rok pilotażu na Politechnice Rzeszowskiej. Wakacje spędzi za sterami tego samolotu, MB-9 Tampico, bo jedną z najważniejszych części jego nauki tutaj jest właśnie latanie. O licencji pilota śmigłowca na razie nie myślał, ale to nie znaczy, że nie chciałby spróbować. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak lata się na śmigłach. Nigdy nie miałem okazji.
i na pewno chciałbym kiedyś spróbować. Tak samo jak podobało mi się skakanie na spadochronie, czy latanie na szybowcu, czy na samolocie, tak samo na pewno spodobało mi się latanie śmigłowcem, ale nie mam pojęcia, jak bardzo się od siebie różnią sam pilotaż. Certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który zdobył rzeszowski OKL, pozwoli studentom Politechniki na sprawdzenie tego w praktyce. Wymagało to od nas dostosowania dokumentów operacyjnych, opracowania nowych programów szkolenia, dostosowania infrastruktury lotniskowej. Już od października zaczną się pierwsze zajęcia w ramach takiego szkolenia. A to bardzo dobra informacja, nie tylko dla studentów Politechniki. Zawsze rozszerzenie oferty szkoleniowej jest czymś dobrym dla ośrodka. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o szkolenie śmigłowcowe, no to będzie to powiedzmy pewnego rodzaju transport przyszłości, który stwarza możliwości lądowania w zróżnicowanym terenie. I tak samo też jest duże zapotrzebowanie. To właśnie była jedna z głównych motywacji starań o możliwość rozpoczęcia takiego szkolenia. A w podjęciu decyzji pomogły firmy Doliny Lotniczej, deklarując swoje wsparcie dla ośrodka. Obecnie rynek pilotów śmigłowcowych w Polsce jest dosyć chłonny, także to szkolenie powinno w dużej mierze wypełnić lukę pokoleniową, jaka obecnie powstaje. A dotyczy między innymi pilotów Straży Granicznej czy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i nie tylko. Studenci Politechniki to wiedzą, jak zadeklarowali w specjalnej prowadzonej na uczelni ankiecie, są zainteresowani takimi zajęciami. Przygotowany do latania na śmigłowcach w zasadzie można powiedzieć, mamy już wszystko, jak widać mamy piękny pas. Nie tylko jeden, lecz dwa. Miejsce na helikoptery, więc jak najbardziej jest to dobry pomysł. Nie trzeba budować niczego od początku. Teraz ważne jeszcze, żeby uczelnia dostała dodatkowe pieniądze na takie szkolenie, bo nie jest ono tanie. Koszt zdobycia licencji pilota śmigłowca to od 70 do nawet 150 tysięcy złotych. Mieszkańcy Głogowa Małopolskiego już zdecydowali, na co przeznaczą pieniądze z budżetu obywatelskiego. Mieli ponad 60 pomysłów na to, by uatrakcyjnić życie w swoim miasteczku. Ostatecznie pieniądze wystarczą na 5 z nich. Bezpieczeństwo i rekreacja liczyły się najbardziej. Siłownia na świeżym powietrzu oraz oświetlenie stadionu Głogowi. To między innymi te inwestycje zrealizowano dzięki ubiegłorocznemu budżetowi obywatelskiemu. Burmistrz Głogowa Małopolskiego uważa, że jego wprowadzenie było prawdziwym strzałem w dziesiątkę. On faktycznie spełnia swoją rolę, ponieważ społeczeństwo jest coraz bardziej aktywne, coraz więcej interesuje się sprawami bieżącymi i tych pomysłów, które są zgłaszane co roku, jest coraz więcej. W tym roku samorząd przeznaczył na inwestycje 100 tysięcy złotych. Dzięki temu w tym miejscu na osiedlu centrum między ośrodkiem zdrowia a szkołą powstanie parking, o który mieszkańcy zabiegali od lat. Ma kosztować 40 tysięcy złotych. Duże zmiany czekają też osiedle Niwa. Mieszkańcy nie będą już narzekać na brak miejsca do spędzania wolnego czasu. Już wkrótce znajdą się tu ścieżki rowerowe, nowe alejki, ławki, a także plenerowa siłownia. Zainstalowany zostanie też monitoring. Władze przyznają, że ta inwestycja ma związek z dużą liczbą włamań na tak zwanego śpiocha. W pierwszym etapie postawimy 4 kamery przy współpracy tutaj z parafią, z księdzem proboszczem. Sygnał będzie przesyłany do Urzędu Miejskiego, do ratusza i tam będzie możliwość śledzenia ruchów, pojazdów na terenie całego osiedla. Zmiany czekają też stadion klubu piłkarskiego w Zabajce. Zostaną tu wybudowane m.in. nowe trybuny dla kibiców. To dobre inwestycje, twierdzą radni Głogowa, choć wskazują też takie, na które zabrakło miejsca w tegorocznym budżecie. Wiemy, że w Głogowie nie ma miejsca na bieżnię taką z prawdziwego zdarzenia, dlatego będziemy się starać o pozyskanie środków unijnych na właśnie taką bieżnię. Mieszkańcy Głogowa przyklaskują wszystkim inwestycjom i wskazują kolejne pomysły. Na pewno ścieżki rowerowe, tak, jestem za. Place takie fitness. Drogi i to są różne, tutaj akurat jest okej. Ale jak się jedzie tak gdzieś z Zakamarki, Głogowa, no to są dziury wielkie, nie? I można sobie zawieszenie urwać albo coś w samochodzie. U nas by się przydał chodnik to kończyć, bo tak jest troszkę niebezpiecznie. Miasteczko rowerowe, monitoring i parking to nie jedyne zmiany, jakie czekają mieszkańców Głogowa. 10 tysięcy złotych z budżetu ma być też przeznaczone na konserwację infrastruktury stadionu LKS Głogowia. Mamy lato, ale nie każdego stać na wakacyjny wyjazd. Każda więc pomoc ludziom w potrzebie jest teraz w cenie. Jak ta? Caritas Diecezji Rzeszowskiej przygotowała wakacyjną półkolonię dla dzieci i młodzieży. W ośrodku w Budach Głogowskich codziennie jest dobra zabawa, ciepły posiłek i atmosfera, która pozwala młodym naprawdę wypocząć.
Od 2 lat do ośrodka Caritas w Budach Głogowskich przybywają ludzie z różnych stron regionu, ale i świata. W czasie wakacji to miejsce zamienia się jednak w wyjątkową kolonię. Jak mówią dzieci, najlepszą akademię księdza Potyrały. Każdego dnia od tygodnia przybywa tutaj ponad 100 dzieci, które uczestniczą w zajęciach edukacyjnych dotyczących tematyki Natura 2000, uczestniczą w konkursach, zabawach, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, konkursach. Miło spędzają tutaj czas. Jest więc czas na aktywny wypoczynek, ale i na odkrywanie prawdziwych talentów plastycznych. Wszystko po to, by pokazać, że wakacje blisko domu wcale nie muszą być nudne. Przede wszystkim zależy nam na to, żeby wszystkie dzieci czuły się tutaj dobrze, żeby te zajęcia, które organizujemy, były typowo skierowane pod ich zainteresowania, czyli nic na siłę. Półkolonia nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie młodych wolontariuszy. Magdalena odpoczywa tu od nauki i przyznaje, że te zajęcia są dla niej nie tylko sposobem na spędzanie wolnego czasu, ale czymś znacznie więcej. Do przyjścia na wolontariat siostra mnie namówiła i w ogóle praca z dziećmi sprawia mi dużo przyjemności. Są takie radosne, uśmiechnięte. Pobyt tutaj jest dla mnie bardzo miłym czasem i chcę tutaj być. Dla dzieci jest tu przede wszystkim fajnie, bo najważniejsze, że gra w bilard czy taka zabawa z chustą zastępują im komputer, który, jak sami przyznają, jest złym pożeraczem czasu. Bo wycinamy, robimy bransoletki, bawimy się na polu, no i wczoraj przyjechała strasznie nas lała wodą. Gramy w piłkę nożną, wygraliśmy 10-2. Teraz robię bransoletki i fajnie jest. Podobno śpiewacie też. Co na przykład? Dałem ci kamień z wielkim love. Różne są zabawy, jest obiad, są różne tańce, gimnastyka, różne po prostu rzeczy, panie są fantastyczne, koleżanki, jest super. Czyli super wakacje? Bardzo. Wolę tu być niż przed komputerem. Półkolonia potrwa do końca wakacji, a miejsca, jak podkreślają organizatorzy, nie zabraknie dla nikogo. Jutro start jednej z najważniejszych imprez sportowych na Podkarpaciu. Rusza 24. Rajd Rzeszowski, będący 4. rundą Mistrzostw Polski, ale też eliminacją Pucharu Europy Centralnej. Zgłosiło się 71 kierowców, w tym 9 z Podkarpacia. W najbliższych dniach czekają nas nie tylko wielkie emocje, również perspektywa zamkniętych dróg. Warto więc być na to przygotowanym. Szczegóły wyjaśni Mirosław Pęcak. W tym roku zmianie uległ regulamin polskich rajdów. 2 cykle, Puchar i Mistrzostwa Polski, połączone zostały w jedną ligę. Od kilku lat te rajdy pokrywają się ze sobą i stwierdziliśmy jako Główna Komisja Sportów Samochodowych, że nie ma sensu prowadzić 2 identycznych cykli. Także no mamy jedne duże Mistrzostwa Polski. Na rajdzie rzeszowskim zgłosiło się 71 załóg. W tegorocznych Mistrzostwach Polski świetnie spisuje się pochodzący z Rzeszowa Grzegorz Grzyb. Jest liderem cyklu, ale rajd rzeszowski zamyka dopiero połowę sezonu, a start w domowej rundzie zdaniem kierowcy często jest trudniejszym wyzwaniem. Dzięki temu też najtrudniejszy rajd dla mnie, bo bardzo chcę, czuję się na tych odcinkach no, zupełnie nieźle. Wyniki zawsze są poszczególnych prób bardzo, bardzo dobre, ale niestety nie zawsze na mecie rajdu jest tak, jakbym sobie tego życzył. Najwięcej przygód właśnie miałem na tym rajdzie, jeżeli popatrzymy w statystyki. Grzyb wygrywał w Rzeszowie 2 razy, ale szyki chcemy pomieszać 3-krotny mistrz naszego kraju, Francuz Brian Bouffier. Zwycięzca rajdu Monte Carlo w Rzeszowie już 3-krotnie stał na najwyższym stopniu podium i na pewno będzie głównym rywalem rzeszowianina. Rajd rzeszowski jest jak zwykle świetnie zorganizowany. Są tutaj bardzo trudne trasy, odcinki specjalne są wymagające. Jest gdzie niestety wypaść, dlatego trzeba będzie bardzo uważać, ale ten rajd zasługuje na wyższy stopień podium. Rajd wiąże się z utrudnieniami w ruchu. W piątek po uroczystym starcie w Boguchwale załogi rywalizować będą na 3 dwukrotnie przejeżdżanych próbach. Konieczkowa, Wysoka i Glinik. W sobotę czekają trasy kultowe już Lubeni, w tym roku podzielonej na 2 odcinki. Drogi te będą zamknięte dla normalnego ruchu. Podobnie jak trasa OS-u kończącego rajd w Rzeszowie przy Centrum Handlowym Nowy Świat. Ta próba rozpocznie się o 15:00. Półtorej godziny później odbędzie się ceremonia mety na rzeszowskim rynku. Ta edycja rajdu może być przełomowa w historii imprezy. Jeśli zostanie on dobrze oceniony i powiodą się rozmowy sponsorskie, w przyszłym roku w stolicy Podkarpacia mogą zagościć Mistrzostwa Europy. Rajd do Mistrzostw Europy kosztuje 4 razy więcej niż rajd do Mistrzostw Polski.
jeżeli uda się nam te fundusze zgromadzić, jeżeli dostaniemy jakieś zapewnienia, że takie fundusze będziemy w przybliżeniu choćby mieli, to w sierpniu ten rajd zostanie, rajd rzeszowski zostanie zgłoszony jako eliminacja mistrzostw Europy. Na relacje z tras rajdu zapraszamy do naszych programów informacyjnych. Na koniec trzy Rudzielce. Rysiek, Tadek i Mietek chętnie pozują do zdjęć, to w wolnych chwilach, a głównie czyszczą gospodarstwo z nornic, kretów i turkuci. Młode lisy z Hermanowic koło Przemyśla i ich niesamowita sympatia do ludzi stały się kanwą naszej relacji filmowej. Są z nami od wiosny. Było ich 8. W tej chwili zostały tylko 3, bo 5 na pewno już znalazło swój region, swoje terytorium. Daliśmy im imiona. Nazywają się Rysiek, nazywa się jeden Tadek i jeden z nich jest Mietek. Rozpoznajemy ich po końcówkach ogonów, po łapach. No i po ich zachowaniu. Mietek jest najbardziej odważny, przychodzi pod dom, wchodzi nam na taras. Bardzo lubią pozować, nagrywamy filmiki, robimy dużo zdjęć. No, są bardzo ciekawskie tego, co się tutaj dzieje w naszej działce. Często bardzo blisko podchodzą. Lubię fotografię, to akurat mam bardzo fajne obiekty do fotografii w tym momencie. Na pewno w tym roku nie mamy żadnych nornic, nie mamy też żadnych gryzoni kretów, nie mamy też turkuci, ponieważ one sukcesywnie wyjadają. Pierwszy raz słyszę, żeby o lisach ktoś powiedział coś dobrego. Optymistycznie kończymy nasz program. Przed mapę pogody zaprasza dziś Adam Bienias. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.